Kardynał Pietro Parolin we Lwowie. Watykański sekretarz stanu rozpoczął oficjalną wizytę w Ukrainie. Szef watykańskiej dyplomacji przybył do Ukrainy jako oficjalny przedstawiciel papieża Franciszka na uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej, które odbyły się w Berdyczowie 21 lipca. Wieczorem 19 lipca w kurii metropolitalnej archidiecezji lwowskiej dostojnego gościa z Watykanu powitał metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z biskupami pomocniczymi archidiecezji lwowskiej Edwardem Kawą i Leonem Małym, emerytowanym biskupem diecezji charkowsko-zaporowskiej Marianem Buczkiem oraz biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej obrządku grecko-katolickiego Wolodymyrem Hrucą. Na spotkanie z watykańskim sekretarzem stanu przybyli również szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki oraz mer Lwowa Andrii Sadowy. W kaplicy kurii odbyło się nabożeństwo modlitewne, na zakończenie którego kardynał udzielił błogosławieństwa wszystkim obecnym. Kardynał Pietro Parolin odbył również krótkie spotkanie z przedstawicielami władz państwowych. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni i nieustannie szukamy sposobów, aby znaleźć pokojowe rozwiązanie i w końcu osiągnąć sprawiedliwy pokój, o którym cały czas mówiłem. Również kardynał Zuppi, który już odwiedził Kijów i Moskwę z misją humanitarną, podejmuje wysiłki, aby, jak sądzę, przygotować drogę do pokoju. Moim zdaniem ukraińskie władze poruszyły w Szwajcarii bardzo ważne tematy. Pierwszy to temat broni nuklearnej, to znaczy, aby wystrzegać się eskalacji, chronić międzynarodowy wolny rynek. A drugi, nie mniej ważny temat, to temat humanitarny. Tak więc Stolica Apostolska koncentruje się na prośbie ukraińskich władz, na konkretnych krokach, które doprowadzą do sprawiedliwego pokoju.